Dzisiejszy film będzie bardzo krótki, ale za to bardzo konkretny i bardzo ciekawy. Będzie to szybki szpil. Zabieram was dzisiaj w Góry Sowie, czyli najbardziej dziki zakątek polskich Sudetów. Dzień dobry bardzo, ja nazywam się Szymon Warsz, a dzisiaj film z serii Trekking 2.0, czyli tej serii, gdzie realizujemy mniej oraz bardziej szalone pomysły na trekking. A dzisiaj zapraszam was na film z serii Z Korony Gór Polski. Z Korony Gór Polski w 9 dni zabierzemy się wspólnie na najwyższy szczyt Gór Sowich, czyli na Wielką Sowę. Dlaczego te góry tak się właśnie nazywają, jakie legendy krążą wokół tego miejsca i dlaczego jest to najbardziej dziki rejon polskich Sudetów? O tym wszystkim dzisiaj. Lecimy! Godzina 15.38, znajdujemy się na południu Gór Sowich i rozpoczynamy z miejscowości Sokolec. Wielka Sowa jest jedynym tysięcznikiem w Górach Sowich, drugim najwyższym szczytem Gór Sowich jest Mała Sowa i ma ona 972 metry. Od początku wędrówki aż na sam szczyt mamy zaledwie 3 km i idziemy ciągle szlakiem zielonym. Celem jest spięcie całego projektu Korony Gór Polski w zaledwie 9 dni, a więc na poszczególne szczyty wchodzimy możliwie najkrótszymi szlakami. Ale zanim zdobędziemy szczyt, na początku udajemy się do schroniska Sowa, które znajduje się dokładnie w połowie naszej trasy. Szlak przez cały czas jest widoczny i bardzo szeroki. Podczas wędrówki miałem wrażenie, że idę ciągle tak samo pod górkę. Nachylenie tej trasy jest bardzo równomierne. Ale ogólnie rzecz biorąc, ścieżka idzie łagodnie pod górkę. Góry Sowie są jedynym pasmem Sudetów Środkowych, które w całości leży po stronie polskiej. Góry Sowie skrywają w sobie bardzo dużo takich starych zabytków i opuszczonych miejsc. Jedną z takich atrakcji jest poniemiecka sztolnia Marii Agnesy, zlokalizowana właśnie w Górach Sowich. I po 22 minutach, o godzinie 16.02, docieramy do schroniska Sowa, więc lecimy dalej. Kolejną atrakcją, tym bardziej już dużo bardziej popularną, jest podziemne miasto Osówka. Przejdźmy teraz do tego bardzo ciekawego pytania, dlaczego Góry Sowie to Góry Sowie, a więc skąd się w ogóle wzięła ta nazwa? Nazwa ta najprawdopodobniej, jest kilka teorii, ale najprawdopodobniej wzięła się od niemieckiego słowa Eulengebur, które oznacza Sowie Gniazdo, a więc później, gdy te tereny zostały wcielone do Polski, po prostu przetłumaczono to na Góry Sowie. Jeżeli można powiedzieć, że Góry Sowie są chociaż trochę popularne wśród turystów, to właśnie one są popularne dla narciarzy, dla narciarstwa biegowego. Na samej Wielkiej Sowie spotkamy 5 tras zjazdowych. Lokalizacja parkingu oraz przebyta trasa w opisie filmu. Na samym wierzchołku Wielkiej Sowy znajduje się piękna wieża widokowa, bardzo taka no nienaturalna już. Powstała w roku 1906, a więc ma już no grubo ponad 100 lat. Niemiecka nazwa tego szczytu to Hohe Eule, czyli właśnie z dosłownego tłumaczenia Wielka, Wysoka Sowa. Godzina 16.23 i po 43 minutach meldujemy się na najwyższym szczycie Gór Sowich, czyli Wielkiej Sowie, o wysokości 1015 metrów nad poziomem morza. Na szczycie znajduje się taki budynek i generalnie wierzchołek jest mocno zagospodarowany. Dzięki temu, że na szczycie znajduje się piękna wieża widokowa, no to możemy podziwiać z niej naprawdę piękne widoki. Schodzimy tym samym szlakiem aż do parkingu w miejscowości Sokolec. Przygotowałem dla was krótkie podsumowanie, jak zawsze, a więc przeszliśmy 6 km, zrobiliśmy 330 metrów w pionie, a cała wyprawa zajęła nam godzinę 50. Pora teraz na słowo końcowe, czyli takie kilka ostatnich zdań ode mnie na temat Gór Sowich. Są to góry, uważam, dosyć dzikie, jak na Polskę, jak na polskie góry, które już są no jednak bardzo gdzieś tam skolaborowane przez turystów. Są to mimo wszystko góry dzikie. Idzie się tam poczuć, gdy się jedzie na przykład w te Góry Sowie. My mijaliśmy takie kilka małych wsi, gdzie były właśnie różne takie opuszczone sztolnie, opuszczone fabryki. Naprawdę wyglądało to bardzo dziwnie, bardzo właśnie tak dziko. Więc idzie tam tak poczuć taką tą dzikość właśnie gór, która no w Polsce już ciężko jest do doznania, więc to jest na pewno dużym plusem. Myślę, że jeżeli tam pójdziecie na przykład
rankiem jeszcze jest taka mgiełka, to już w ogóle to już było super i myślę, że wtedy to już w ogóle się czuje tą właśnie dzikość tych górsowich. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przynajmniej raz będę miał okazję być w górach Sowych i zobaczyć, bardziej zwiedzić ten rejon, bo na pewno jest on tego warty i myślę, że to by było na tyle. Takie najciekawsze informacje zostałyby w tym wideo, w tym materiale zawarte. Jeżeli się Wam podobało, możecie zostawić komentarz, łapkę w górę, co jeszcze, subskrybować oczywiście i tak, i do następnego za tydzień. Cześć!